Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Witajcie na kanale rockday.pl. Mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ od końca lutego jestem oficjalnym endorserem firmy Jojo, firmy, która robi efekty gitarowe i metronomy oraz tunery. Wzmacniacze również. Można powiedzieć, całą taką dziedzinę gitarową obsługuje ta firma. Tym razem w tym filmie pokażę Wam efekty, które ja mam aktualnie u siebie oraz te, które wybrałem i zadecydowałem, że będę je używał na stałe i na stałe będę na nich grał. Zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda. Te efekty, które tutaj widzicie, to jest przeważająca większość efektów, które firma Jojo produkuje. Przedstawię Wam pokrótce te efekty. No, oczywiście widzieliście zapewne większość z nich, jeśli nie wszystkie, widzieliście na osobnych filmikach, w których dokładnie testowałem ich brzmienie. Tutaj Wam mniej więcej, tylko dla tych, którzy może powiedzmy nie wiedzą o tej firmie za dużo, być może myślą, że firma, która się nazywa, jak widzicie tutaj, Jojo albo Jojo. Te efekty są jak najbardziej dobre, fajnie brzmiące, no i można powiedzieć, są taką alternatywą dla drogich efektów i wcale im nie ustępują w wykonaniu i w brzmieniu. Podstawowe, można powiedzieć, takie konie robocze tej firmy, ja uważam, że to są takimi właśnie podstawowymi efektami, to właśnie Pocket Metal, Ultimate Drive, Crunch Distortion oraz Vintage Overdrive. Są to takie 4x4, bardzo podstawowe i spełniające swoje zadanie. Jak dla mnie najbardziej, najmocniejszym w ogóle przesterem, jaki oferuje firma Jojo, to jest ten Pocket Metal. Niestety nie mam przy sobie Extreme Metalu, który również jest bardzo mocny i bardzo, bardzo fajny. Pocket Metal, no jak widzicie, to jest taki po prostu efekt, który no, ma trzy gałeczki, włącznik, input, output. Po prostu w takiej, można powiedzieć, skondensowanej formie mamy całą, można powiedzieć, dziedzinę metalu jakiegokolwiek. Dodatkowo tutaj mamy właśnie Ultimate Drive. Tutaj nawet widzicie, tutaj jest nawet twarz takiego diabełka. Śmieszna na tym efekcie. Możemy ustawiać sobie low oraz high. Czyli siłę przester mamy tym przełącznikiem. A dodatkowo oczywiście gainem. No mamy Crunch Distortion oraz Vintage Overdrive. Vintage Overdrive, można powiedzieć, jest wzorowany na legendarnym Tube Screamerze. Więc można powiedzieć, to jest tak jakby zamiennik, tak można to nazwać, Tube Screamera. No skupmy się na innych przesterach, które ta firma produkuje. To jest ta seria, w której tu mam akurat przy sobie Sweet Baby, Hot Plexi, no i US Dream. Hot Plexi to, można powiedzieć, to jest taki zamiennik Marshalla JCM800, tylko że mocniejszy, tak to opisuje producent. No i tutaj właśnie te efekty też, trzeba przyznać, bardzo dobrze brzmią, można powiedzieć wszystkie. Tutaj właściwie jest kwestia taka, że co do tych efektów, to jest, można powiedzieć, do wyboru, do koloru. I tutaj jedynie co do Pocket Metalu czy Extreme Metalu, to mogę powiedzieć, że to są bardzo ciężkie przestery, i które naprawdę polecam każdemu metalowi. Jednak te pozostałe to są, można powiedzieć, takie mają niuanse brzmieniowe, które warto po prostu sobie przesłuchać na YouTubie, przesłuchać sobie w sklepie i wybrać z nich odpowiedni dla siebie. No ponieważ tutaj każdy ma inny gust, o gustach się nie dyskutuje, więc każdy z Was musi sobie wybrać i postanowić, który używać. No, jak tutaj widzicie, te trzy pokazuję Wam. A mam jeszcze na przykład serię. Ta seria efektów już jest rozbudowana. Brakuje mi tutaj tylko efektu Extreme Metal, który też jest tak rozbudowany. Mamy tu po prostu equalizer.
low, middle i high. Czyli można powiedzieć normalny, pełny equalizer trójpozycyjny. No i level, voice, drive. I tu w każdym jest tak samo. Takie same ustawienia. Każdy z tych efektów różni się barwą. No na przykład American Sound ma przypominać brzmieniem Fendera 57 Deluxe. Zakres brzmienia oczywiście, bo drive możemy sobie regulować, więc to jest kwestia barwa tego efektu. Ten AC Tone z kolei ma być podobny do Voxa AC30. British Sound ma z kolei przypominać brzmienie Marshalli. Od Blues Breakerów do Plexi, tak pisze producent. I zgadzam się z nim. Te z kolei Kalifornia. O, uwaga, tutaj dla wszystkich fanów firmy Mesa Boogie. On ma być podobny brzmieniowo do Mesy MK2. Więc widzicie, no fani Mesy, w tym ja, mogą coś znaleźć dla siebie. Następnym efektem, który pokazuje tutaj, można powiedzieć, solo, to jest efekt Roll Boost, czyli po prostu można powiedzieć taki booster, czyli dopalacz, czyli zgłaśniacz, o tak można to nazwać, do wzmacniaczy. Jedna gałka, po prostu tu mamy gain i właściwie na tym się to zadanie kończy tego efektu. Noise Gate. Bramka szumów. Firma Jojo produkuje. Jedna gałka Threshold. I właściwie tyle nam trzeba, żeby to fajnie działało. Analog Delay. Naprawdę bardzo fajny delay. Ja go serdecznie wszystkim polecam. Dyna kompresor. Czyli po prostu kompresor Jojo, którego już jestem użytkownikiem od kilku lat, trzeba przyznać szczerze. Świetne zadanie spełnia ten kompresor, naprawdę. Cóż tu jeszcze mamy? No, power supply. Czyli po prostu taki zasilacz na 4, 8 efektów 9-woltowych i 2 efekty 18-woltowe. Bardzo fajny taki multizasilacz. Też go polecam wszystkim, którzy chcą zaopatrzyć się w taki właśnie, można powiedzieć, taką energię w jednym efekcie, w jednym, można powiedzieć, no, w jednym pudełku. Te efekty, które tutaj pokazuję Wam, to są takie efekty, które, można powiedzieć, ja oficjalnie wybrałem i używam ich. No, przede wszystkim używam kompresora, zawsze i wszędzie używam kompresora. Od czasu do czasu używam, jeśli biorę delaya, to po prostu biorę tego delaya. Bramkę szumów również też używam tej. Od czasu do czasu. Wszystko oczywiście, jak już słyszeliście w tym filmie, w którym mówiłem o moim sprzęcie, używam w zależności po prostu od warunków. No na przykład grania na jakimś wzmacniaczu, w którym jest za mało gainu, to używam pocket metalu. Albo za mało gainu, albo po prostu nie ma gainu, to po prostu używam tego przesteru. Dodatkowo jako dopalaczy używam w zależności, powiedzmy, od potrzeb i od mojego widzimisię jednego z tych trzech, oczywiście wszystkich naraz się nie używa, przynajmniej ja nie używam, to jednego z tych trzech po prostu używam jako dopalacza i to naprawdę one, każdy z nich brzmi inaczej, każdy brzmi na swój sposób, no tak jak mówiłem, no musicie po prostu sobie przesłuchać i wybrać swój własny. Więc te efekty, które tutaj pokazuję, to są najbardziej takie przeze mnie polecane, no i właściwie no, je używam, tak można powiedzieć, na co dzień. No i polecam Wam również wybranie któregoś z tych efektów. Papatki.